Aż prawie jesteśmy już tutaj. Już po pierwszym spotkaniu zacząłem o godzinie 8. Piękna pogoda w Szwecji, mroźno jest, jest chyba z minus 3 albo minus 5 stopni, ale piękne słoneczko jest, także z tego co wiem w Szczecinie jest znacznie gorsza pogoda, jest dużo śniegu, a ja właśnie mam tutaj takie fajne słoneczko. Fajną ciekawostkę tutaj znalazłem. Jest tutaj budynek klienta, zaraz go pokażę. To jest budynek klienta. I tam u góry, o, jak teraz właśnie słychać, się zastanawiam, co to jest? Czy tutaj siedzą jakieś ptaki? Klient powiedział mi, że oni jeszcze nie mieli żadnego dnia ciepłego u siebie w kraju. Że bardzo już też tęsknią za jakąś taką letnią pogodą. Przecież jest 28 marca. Więc wsiadam teraz w samochód. Jadę do kierunku właściwie Sztokholmu. Jest to kilkaset kilometrów. Na razie nie mam żadnego innego spotkania, bo no niestety to będzie trochę jazdy. No i tyle, no i mam nadzieję, że minie fajnie ta podróż. Wypiłem u klienta jedną kawę, pierwszą dzisiaj. Jestem jeszcze przed śniadaniem. Zaraz sobie podjadę na jakąś stację. Chciałem właściwie wejść do McDonalda nawet na tą kawę, ale tutaj McDonald's od godziny 9. W sumie to ja nie wiem, po ile one są, od nie po ile, tylko nie wiem, od której są w Polsce, bo nie chodzę. Ja McDonald's odwiedzam właściwie Szwecji, Danii i Norwegii. Nie mam potrzeby jadania czy picia kawy w McDonald'sie. Ale ten był od 9. Wszystko totalnie pozamykane. Więc za jakieś 20 minut otwierają, gdzieś na trasie sobie po prostu wypiję jakąś fajną kawkę. Dojechałem na stację benzynową. Ja w sumie jak jadę w stronę Göteborga czy Sztokholmu, to właściwie bardzo często się na niej zatrzymuję. Wiem, że tu jest dobra kawa. Jest też Burger King, ale ja nie przepadam za Burger Kingiem. Czyli idę teraz na kawkę po prostu.
cały czas na siadanko, niestety nie mam innej możliwości. Zostaje mi tylko McDonald's. Co zrobić? No, na trasie nie za bardzo jeździ się zatrzymać, żeby zjeść coś normalnego. Ja w sumie zawsze zamawiam cheeseburgera. Tym razem wziąłem podwójnego z frytkami. Nie wiem, czy kiedyś próbowaliście zjeść hamburgera w McDonaldzie z kurczakiem, no to po prostu jest jakaś porażka. Tam jest po prostu zmielone chyba wszystko, co od kurczaka pochodzi, łącznie z piórami, pazurami i skórami, także nie polecam. Sam osobiście za McDonaldem nie przepadam, ale to jest dobre miejsce, żeby sobie po prostu usiąść, wyciągnąć komputer i popracować trochę, ponieważ to jest zawsze działające wiśnie. Więc ja ze swojej strony po prostu się zatrzymuję i chwilę spędzam na odpisywaniu po prostu jakichś maili, no i można sobie też odpocząć po prostu od trasy. Po śniadanku, po pracy idę do samochodu, zabieram się w dalszą drogę, bo jeszcze długa jest przede mną. Paliwo znacznie droższe.
diesel 22 korony, co daje nam prawie 9,5 zł za litr. Teraz zobaczcie, każdy dystrybutor ma czytnik kart. Po co chodzić na stację i płacić, jak tu można wszystko załatwić tak naprawdę przed dystrybutorem i właściwie nie marnuje się czasu na chodzenie do środka i załatwianie spraw i stanie w kolejce. Wszystko można załatwić przed dystrybutorze. Tankowanie załatwione. Mam do końca dzisiaj jeszcze 220 km. To według mapy Google zajmie jakieś 3 godziny. W sumie się nie dziwię, bo ja już teraz autostradą nie jadę. Jest albo półautostrada, albo wymijanka. Ale tak naprawdę większość to już jest po prostu droga taka lokalna i w Szwecji jest tak, że jest maksymalnie 80 km na godzinę, więc szybciej się nie da i co chwilę są fotoradary. Na szczęście Google Maps pokazuje też te fotoradary, przynajmniej chyba w większości, także jak sobie dobrze człowiek będzie obserwować mapę, to nie powinno się nic takiego stać, że nam zrobi zdjęcie, ale generalnie też przed fotoradarami jakieś powiedzmy 50-100 metrów są znaki pokazujące, że ten fotoradar jest. Także też jest w miarę tak niegroźnie i można sobie spokojnie jechać. Zawsze raczej się wyłapie te wszystkie kamery na trasie. Przyjechałem na miejsce. Tutaj nie urywa, ale jedyny wolny hotel w tym rejonie. Dosłownie jedyny hotel. W Szwecji nieraz trzeba do 100 km szukać hoteli, bo naprawdę wszystko tutaj wędruje. Ale z drugiej strony ja lubię takie fajne wiejskie klimaty, agroturystyka. Nikogo w recepcji nie ma. Dzwonek będzie. Stołówka. Jest takie pomieszczenie rekreacyjne. Klucz tu jest. Bardzo często jest tak, że się właściwie przyjeżdża do hotelu, właściwie bardziej do tych pensjonatów wszystkich, że tutaj nikogo nie ma. Zostawiają jakieś koperty z kluczami, kody się dostaje SMS-ami. W tym wypadku jest po prostu informacja, żebym zadzwonił pod numer, więc po prostu zadzwonię.
Hello, it's Janusz speaking. I'm the last guest, I think, so I'm waiting in the office. Yeah. Okay, I'm at the reception for now. Okay, see you. No, dokładnie. Prawdopodobnie albo mają mieszkanie w jakimś domku obok, albo nawet w tym samym budynku, tylko z drugiej strony trzeba wejść, więc czekamy tutaj na jakąś obsługę. Zaraz powinna przyjść. So, okay, thank you. Thank you. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye. Z panem się bardzo ciężko gadało po angielsku. Trochę wygląda jak górnik, a nie jak właściciel pensjonatu. No cóż, no pensjonat jak pensjonat. Fajnie, że można przyjechać, fajnie, że można usiąść. Pójdziemy, zobaczymy co jest w kuchni, może jakieś piwko można. Czasem jest tak, że dostaje się takie piwko nawet za darmo. Byłem ostatnio w hotelu i po prostu facet mówi: bierz co chcesz, piwa ile chcesz. Gdzie tu się światło włącza? Także naprawdę nie jest tak najgorzej. Wszystko zadbane, wszystko czyściutkie. I to normalnie kosztuje prawie 550 zł. A dzisiaj była przecena na 250. Ostatni moment. Last minute po prostu. Uwielbiam ich zamki. Tak nie działa. Tak nie działa. Podejrzewam, że jak dwoma rękami tego nie zrobię, to chyba tego za cholerę nie otworzę. Kurwa. Plusem takich pensjonatów jest także to, że tu są takie właśnie gratis. I to jest na przykład jeden z gratisów. Na przykład jabłuszka. Pierwszy gratis. Można się napić mleka. Są jakieś soki. Jest jakiś jogurt. To też są gratis. Herbatka. To naprawdę nie we wszystkich hotelach się dostanie coś takiego. A tutaj jest herbatka, kawa. Można sobie przyjść zrobić. Kuchni. Pokój rekreacyjny. Tutaj naprawdę jakby przyjechać z rodziną czy ze znajomymi, to może zasiąść. Spokojnie wieczór spędzić. Napić się jakiegoś dobrego alkoholu. Latem są miejsca, które na zewnątrz można spędzić. Jak w takim prawdziwym, takiej prawdziwej agroturystyce. Wszystko jest miód, herbatka, no i będzie citron i ptana.
No dobra, herbatę wypiłem. Miło, po przejechaniu tylu kilometrów sprawdziłem na mapie. Stąd do Isztat jest prawie 730 km. Może niedużo. Jadąc z polską autostradą 150, to może nie jest to dużo, ale tutaj niestety jedzie się 100-110. To na autostradzie, na mijankach max 100. Wszystkich tych drogach takich lokalnych max 80. Co chwilę fotoradary, ciągnące się ciężarówki, więc według Google Maps to wychodzi prawie 9,5 godziny jazdy. Więc kawałek. A tak w ogóle to jesteśmy w miejscowości Sandviken nad Sztokholmem. I tak starałem się coś znaleźć, coś ciekawego na temat tego miejsca, ale nie za bardzo jest co. Jak ktoś lubi agroturystykę, to jest fajne miejsce, bo można sobie po prostu podpoczywać. Na pewno w Szwecji atrakcją to jest jeżdżenie na rowerach gdzieś w jakieś fajne miejsca. Można sobie pobiegać. No i latem jest tutaj podobno super jezioro. Szwedzi je nazywają nawet tej szwedzką Majorką. Ja tak oglądałem zdjęcia, które pewnie zaraz pokażę. No jest to ładne, fajne, czyste jezioro, ale do Majorki to tam jeszcze kawałek. No i na pewno musi być ciepłe lato, żeby móc sobie korzystać z takiego jeziorka. No i fajnie by było, że było słoneczko. No i w sumie w tym miejscu to wszystko z atrakcji. Ja tutaj przyjechałem, bo po prostu muszę tutaj coś załatwić. Tak jak wcześniej mówiłem, to był jedyny hotel, który tutaj był w tym rejonie wolny. Właściwie nie hotel, tylko pensjonat. Ja to powiem szczerze, ja nawet wolę takie pensjonaty niż hotele. Nie ma problemów z zaparkowaniem samochodu, a to jest ważne. I w ogóle takie, mówię, pensjonaty wolę poza miastem. W mieście jest zawsze problem z zaparkowaniem. W mniejszych miejscowościach nigdy nie ma problemu z zaparkowaniem. Bo to po prostu jest wiocha. Jakby ktoś, no tak, lokali tutaj nie ma. Może są jakieś puby wewnątrz tej miejscowości, może. Ale można sobie ewentualnie przecież jakieś piwko kupić winko, można sobie też posiedzieć i niekoniecznie zawsze trzeba być w centrum miasta. Ja takie miejsce oczywiście też wolę w centrum miasta, ale nie zawsze. To jest po prostu cisza, spokój i można też fajnie spędzić czas. No i to było na tyle dzisiaj. Teraz wracam do pokoju, muszę chwilę jeszcze popracować i widzimy się jutro na śniadanie.